Moi drodzy, tak jak patrzę dzisiaj na to wydarzenie i obecność, usiądźcie może chwilkę, nie będzie długo, ale jednak, kto może niech usiądzie, to sobie pomyślałem, że przez te 8 lat i półtora miesiąca chyba nigdy nie znalazłem się w takiej wspólnocie Caritas, bo widzę tutaj dzisiaj chyba przedstawicieli wszystkich naszych placówek, jednostek, nawet tych zamiejscowych, ale także wolontariuszy z podopiecznych naszych placówek, wolontariuszy z parafii, dzieci ze świetlicy, więc wydaje mi się, że nikogo tu nie brakuje. Z punktu pomocy również to jest niezwykle budujące i tak sobie myślałem, co musi takiego się stać, żeby właśnie wszyscy się zgromadzili. No właśnie ksiądz arcybiskup musi podjąć decyzję. We współpracy oczywiście z tymi, którzy w tej decyzji uczestniczą. Ja bardzo dziękuję wam za to, za ten czas, za te 8 lat. Dla mnie był to dobry czas. Każdy z was ma na pewno swoje doświadczenia i swoje przemyślenia w tym względzie. Ale ja się tutaj dużo nauczyłem. I z tą wiedzą, z tym doświadczeniem idę dalej. Nie żegnając się z Caritas, to żeby było jasne. Nie tylko dlatego, że tutaj fizycznie też będę powracał, bo gdzieś serce moje zostaje w dużej części. Mam tutaj wielu przyjaciół. Ale także dlatego, że Caritas to jest misja Kościoła i ona się też dzieje i powinna się dziać wszędzie tam, gdzie jest Kościół, a zatem w parafii także. Więc tam, gdzie teraz posługuję, mam nadzieję, że będzie się ona także działa. I tutaj już nawet z nowym dyrektorem rozmawialiśmy o tym, że może uda nam się stworzyć taki swego rodzaju most i poligon doświadczalny trochę dla różnych eksperymentów i projektów i programów, które gdzieś także w mojej głowie się rodziły, a nie zawsze było łatwo je zrealizować, wychodząc eksperymentalnie z propozycją do parafii. To teraz spróbujemy to może w niektórych sytuacjach zrobić. Mam nadzieję, że pacjent wytrzyma i że wszystko skończy się szczęśliwie. Ale przede wszystkim się znowu czegoś nauczymy i zobaczymy, czy to, co teoretycznie nam się wydaje możliwe i bardzo potrzebne, można w praktyce zastosować. Oprócz tego, że wam bardzo gorąco dziękuję, to chcę was także przeprosić, bo myślę, że nie jestem idealny. I być może ktoś gdzieś w sercu nosi jakąś zadrę. Może gdzieś kiedyś komuś przyszedłem przykro. To bądźcie miłosierni i spróbujcie gdzieś to zapomnieć. Ja ze swej strony złych rzeczy absolutnie stąd nie zabieram. Dziękuję wam. Właściwie ksiądz arcybiskup i ksiądz Andrzej powiedzieli wszystko, co można by powiedzieć. Ja w imieniu naszego zespołu, naprawdę absolutnie wszystkich, którzy tworzą wspólnotę Caritas, staraliśmy się, żeby reprezentanci wszystkich absolutnie jednostek, wolontariuszy, naszych podopiecznych również, byli dzisiaj tutaj, żeby powiedzieć księdzu Andrzejowi dziękujemy. Bardzo się cieszę, że w obydwu poprzednich wypowiedziach wybrzmiało to, że to nie jest pożegnanie, bo nigdy byśmy się nie ośmielili, żeby to w ten sposób nazywać, bo się nie rozstajemy. Doświadczenia tych wielu lat obecności w Caritas pokazują, że każdy, kto wszedł w te progi, każdy, komu zależało na Caritas, tak naprawdę odchodzi stąd, mając serce zainfekowane Caritas już na całe życie i mamy nadzieję i ufamy, że ksiądz Andrzej właśnie takie serce przepełnione Caritas będzie nosił do ostatniego swojego tchnienia. Bardzo mu tego życzymy, nie tylko dlatego, że to są związki z nami, ale że to jest związek z tą absolutną, podstawową misją, jaką ma Kościół. Dziękujemy za każdy dzień, dziękujemy za każdą decyzję. To, co dzisiaj było w Ewangelii, znaki czasu i sumienie były czymś, co ksiądz Andrzej doskonale łączył w swojej pracy.
miał zawsze otwarte oczy i uszy na znaki, na to, co się działo, a wiemy, że tych znaków w ciągu tych 8 lat, a zwłaszcza w ciągu ostatnich 2-3 było naprawdę dużo i trzeba było umieć je widzieć, słyszeć, czytać, ale co więcej, trzeba było umieć otwierać też na te znaki serce. I tutaj bez sumienia własnego, a co więcej sumienia Caritas, nie dałoby się różnych mądrych decyzji, często ryzykownych, często jak użył sam tego słowa, eksperymentalnych, podjąć. Za każdy dzień, za wszystko, co było dobre, szczerze, z serca wszyscy bardzo dziękujemy.